bardzo, bardzo serdecznie witam. Wiem, że nie tylko jesteście bardzo śliczne, ale bardzo zdolne. Przede wszystkim chciałabym przywitać naszych najmłodszych wykonawców i bardzo serdecznie chciałabym przywitać rodziców i opiekunów i wszystkich tych, którzy pracują z naszymi dziećmi, żeby wyrastały na wspaniałych artystów. Ja tego życzę Wam wszystkim, którzy dzisiaj bierzecie udział, że jeżeli może dzisiaj nie uda się zdobyć tych najwyższych laurów, nie uda się zdobyć wspaniałych nagród, to kiedyś, to nie jest pierwszy i ostatni konkurs, tych konkursów u nas będzie więcej, co roku są organizowane. Zawsze trzeba tutaj do nas przyjść i występować. To wszystkim życzę powodzenia. Wyglądacie ślicznie. Patrzę, takie zielone żabki, śliczne, takie ładne, także poubierane przepięknie. Bardzo jesteście, widzę, pięknie przygotowani do naszej imprezy. A ja, proszę Państwa, chciałabym tylko powiedzieć, że ten przegląd, który od tego roku nosi taką piękną nazwę Pozytywka i mam nadzieję, że wszystkim Wam się będzie pozytywnie kojarzył. Zaprezentujemy może tutaj jedną z nagród. Poprosimy o... Teraz... I takie piękne melodie będą towarzyszyły laureatom naszego konkursu. Żeby już tutaj oddać Wam scenę, bo scena należy się artystom. Jeszcze raz tylko podziękuję wszystkim Państwu, którzy przyprowadziliście się, opiekujecie się i zajmujecie się dziećmi. I oddaję głos już Pani Judycie, która poprowadzi wspaniale nasz przegląd piosenki dziecięcej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Trzylatki, czterolatki czy pięciolatki, wszyscy, którzy chodzą do przedszkola, prezentują się teraz i śpiewają jedną, jedyną piosenkę. Może to być wykonanie zespołowe, może być to piosenka zaśpiewana solo, ale musi być zaśpiewana tutaj przed komisją. To może ja przedstawię komisję, strasznie miłe, sympatyczne, piękne panie, które będą Was dzisiaj oceniać. Pani Grażyna Kotarska, muzyk, nauczyciel muzyki, śpiewak, aktywnie udzielający się w szeregach Chóru Filharmonii. No i pracownik Pałacu Młodzieży, jest dzisiaj przewodniczącą komisji. Pani Jolanta Hasiuk, wielkie brawa, a dlatego wielkie brawa, bo to jest specjalistka od takich dzieciaków jak wy. Pani Jolanta Hasiuk pracuje na co dzień w przedszkolu i zgodziła się dzisiaj być tutaj naszą siłą doradczą, bo najbardziej się chyba zna na wszystkich problemach i zaletach dobrego przedszkolnego wykonania, a poza tym od lat jest naszym przyjacielem Pałacu Młodzieży i Rady Rodziców. I pani Monika Szczygło. Ciekawe, czy ktoś wie, skąd powinniśmy znać tę panią, bo coś mi się ona znana wydaje, a na pewno jej głos mi się wydaje znany. Zaraz poprosimy, żeby pani Monika coś powiedziała. Zobaczymy, czy rozpoznacie głos pani Moniki. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Radio Olsztyn. No Radio Olsztyn, no oczywiście Radio Olsztyn, audycja Dzieci Nada. Słuchajcie, pani Monika Szczygło, która dzisiaj będzie też Was oceniać, ma pewną niespodziankę, bo oprócz pięknych nagród, o których już wspomniała pani dyrektor, czyli pozytywek, bo taka jest nazwa naszego konkursu, a pozytywka jest pięknym przedmiotem, pięknym instrumentem muzycznym i chcielibyśmy Was nagrodzić właśnie pozytywkami. Pani Monika również przygotowała taką specjalną nagrodę, o której zaraz zapowie. I jeszcze jedno dodam. Drogie dzieciaczki. Jury wybierze najładniejsze trzy wykonania, nagrodzi je nagrodami, pozytyweczkami. A oprócz tego będą też wyróżnienia. Osoby, które będą dzisiaj i nagrodzone, i wyróżnione, dostają zaproszenie do koncertu gwiazd przeglądu piosenki dziecięcej Pozytywka. Takie zaproszenie to jest potwierdzenie tego, że ta osoba bierze udział w takim koncercie specjalnym, gdzie prezentują się najlepsi. Jako pierwsza przed Państwem wystąpi Agatka Giza w piosence Moja mama jest artystką. Czy mamy Agatkę na sali? Jest Agatka? Tak. Gdzie jest Agatka? Zapraszamy Agatkę. Witamy się z Wami. Gotowe jest wszystko do występu Agatki? Czy wszystko jest gotowe do występu Agatki? Jest wszystko. Agatka, oddaję Ci zielony, piękny mikrofon i powodzenia.
moja kochana Agatko, bo tu jeszcze mamy dla Ciebie podziękowania za udział. Dziękujemy bardzo. I możesz już wrócić. No, drodzy Państwo, jak się tak ciekawie zaczyna, co będzie dalej? A dalej będzie Aleksandra Bloch. Jest taka dziewczynka, mamy, witaj. I Aleksandra zaśpiewa nam piosenkę Parasol dla kota. Proszę bardzo, można się ustawić, rekwizyty.
Wam bardzo. I na scenę zapraszamy kolejny zespolik. O, proszę. Ania Fiedorowicz, Julia Narel, Natalia Sobotka, Marysia Niedźwiecka i Wojtek Kurjaki. Czy mamy takie osoby na scenie?
ten nasz. To był Glon Kołakowski, dziękujemy Ci za występ. I teraz, co ja widzę, grupa 25 dzieci z przedszkola miejskiego numer 40. Mamy takie dzieciaczki? Wiosenny rock and roll, tak? Dobrze.
dostałam troszkę głosu. Aniu, aż mnie w nosie zakręciło od tej piosenki o Katarze. Dziękujemy Ci bardzo za udział. Proszę, przyjmij wygląd. Oddaj mikrofon. I możesz wrócić już na miejsce. A my poprosimy następnego wykonawcę. A jest to pani, panna, panienka Lidia Mickiewicz. Czy jest pani Lidia z nami? O! Jest gromo panów Lidii, tak? Od razu prawidłowo zareagowało dużymi oklaskami. I pani Lidia, patrzę, jak jesteś ubrana, jak ci tu kolor mikrofonu dać. No chyba czerwony, może być? Lidia, zaśpiewasz nam piosenkę pod tytułem? Strach na wróble. Strach na wróble. Słucham. Marysia Długa, Piotr